moja mama, oto mój tata, a to jest mój sąsiadek Franek. Co robicie, by wasza rodzina zachowała optymizm w obecnych czasach? Patrzymy w przyszłość, bo wiemy, że ten okres na pewno niedługo się skończy. Co najbardziej niesamowitego wydarzyło się u was podczas akcji Zostań w domu? Codziennie dzieją się rzeczy niesamowite. Wykonujemy wszystkie obowiązki domowe. W tym momencie zamieszka u nas również wnuczek Franek, który wraz z Marioną dostarczył codziennie wiele wrażeń. Wspólnie tańczą, ćwiczą, gotują i staramy się spędzić ten czas jak najprzyjemniej, najspokojniej. Co moglibyście poradzić innym rodzinom, którzy są w takiej samej sytuacji? Żeby docenili to, że w tej chwili mają szansę być dość długo razem, że za chwilę wrócą do normalnych zajęć, obowiązków, gdzie tego czasu ze sobą będą spędzać znacznie mniej. Co jest najbardziej wyjątkowe w twoim dziecku? Myślę, że to, że Mariola chociaż jest uparta, ale poprzez tą upartość dąży do celu, który sobie gdzieś tam wyznaczyła. Zaskoczyła też nas tym, że do obecnej sytuacji bardzo szybko się dostosowała. Tym bardziej, że dużo czasu spędzała poza domem na treningach, spotkaniach z rówieśnikami, w szkole na zajęciach, a obecnie jest w domu tak długo. Mariola, daj radę. Co niesamowitego jest w twoich rodzicach? W moich rodzicach jest niesamowitego. W moim tacie ciągle zawiera na wielkiej Madonę, na Spaladlila i bardzo kocham tatę. A najbardziej mi się mam nie podoba, że pieczem pyszny rosoły chleb, ubrania, które mi daje, pracuje i rozciesza.